30 listopada 1943 roku na tarasie radzieckiej ambasady w Teheranie do zdjęcia zapozowali trzej mężczyźni. Spotkali się tam, aby ustalić, jak będzie wyglądał świat po zakończeniu konfliktu, który od prawie 4 lat pustoszył Europę, Azję i Afrykę. Rok 1943 to przełomowy rok II wojny światowej. Można powiedzieć, iż był to początek jej końca. Niemcy po klęsce stalingradzkiej starli się z Armią Czerwoną w bitwie na Łuku Kurskim i pod naporem jej ataków rozpoczęli wycofywanie się w stronę dawnych terytoriów II RP. Połączone siły brytyjsko-amerykańskie dokonały desantu na Sycylię, rozpoczynając długotrwały proces odbijania Włoch z rąk faszystów, wspieranych przez siły niemieckie. Jednostki amerykańskie wyparły Japończyków z wyspy Guadalcanal, a taktyka żabich skoków generała MacArthura zaczęła przynosić efekty. Kiedy w 1941 roku do wojny dołączył Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, jasne było, że przywódcy tych państw muszą w jakiś sposób koordynować swoje działania. USA i Wielka Brytania utworzyły Komitet Połączonych Sztabów. Wykluczał on jednak ze współpracy Związek Radziecki. Na licznych spotkaniach ministrów spraw zagranicznych państw alianckich ustalono, że musi dojść do spotkania twarzą w twarz przywódców USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR, tak aby mogli omówić strategię na dalsze działania wojenne. Jednomyślnie ustalono, iż spotkanie Franklina Roosevelta, Winstona Churchilla i Józefa Stalina musi dojść do skutku, jednak tej jednomyślności zabrakło, kiedy przyszło do wyboru miejsca spotkania. Stalin bardzo niechętnie opuszczał Moskwę, w ostateczności jedynie na pokładzie specjalnego pociągu pancernego. W związku z tym zaproponowany przez delegację brytyjską i Churchilla Kair nie wchodził w grę. Sam Churchill nie miał nic przeciwko podróżowaniu. Był zapalonym podróżnikiem, a każde odwiedziny w nowym miejscu były dla niego niemałą atrakcją. Wyzwanie logistyczne stanowił również stan zdrowia prezydenta Roosevelta. Oficjalnie, mimo paraliżu od pasa w dół, prezydent Roosevelt był okazem zdrowia. Jednak prawda była zupełnie inna. Prezydent cierpiał z powodu nagłych napadów bólu, a jego lekarze obawiali się, że daleka podróż może nawet zagrozić życiu prezydenta. Kair byłby dla niego dogodną lokalizacją z uwagi na niedaleką odległość od portu w Aleksandrii, do którego przybyłby statkiem, będąc pod stałą opieką personelu medycznego. Jednak po długich negocjacjach udało się dojść do porozumienia i miejscem konferencji obrano stolicę okupowanego przez oddziały sowiecko-brytyjskie Iranu – Teheran. Spotkanie przywódców miało rozpocząć się o godzinie 16 28 listopada 1943 roku, jednak z powodów do dzisiaj nieznanych rozpoczęto je pół godziny później. Głównym tematem konferencji było ustalenie, gdzie i kiedy zostanie otwarty drugi front europejski. Stalin zdecydowanie ponaglał podjęcie decyzji, gdyż w tamtym momencie wojny główny ciężar walk z III Rzeszą spoczywał na Armii Czerwonej. Na konferencji poruszono również temat wstępnych zmian granic po zakończeniu wojny. Skupiono się głównie na Polsce. Zaproponowany przez Churchilla plan zakładał, że odebrane zostaną Polsce Kresy Wschodnie, a w zamian za to otrzyma ona tereny niemieckie do Odry i Nysy Łużyckiej. Przejdźmy teraz do dokładnych ustaleń konferencji w Teheranie. Anglo-amerykańska inwazja na Francję przez kanał La Manche miała dojść do skutku jeszcze przed końcem maja 1944 roku i miała być połączona z operacją desantową na południe tego kraju. Zdecydowano również o wsparciu dla partyzantów jugosłowiańskich Josipa Broz Tity, którzy zostali uznani za stronę walczącą po stronie aliantów. Przywódcy stwierdzili, że Turcja powinna dołączyć do wojny jeszcze przed końcem 1944 roku, co jednak nigdy nie doszło do skutku. Uzgodniono również, że sztaby wojskowe mają pozostawać w ścisłym kontakcie i koordynować między sobą działania wojenne. Poruszono również temat granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz na linii Curzona. Polska nie otrzymywałaby wówczas Kresów Wschodnich. Jednak na prośbę prezydenta Roosevelta wstrzymano się z jakimikolwiek decyzjami w tej sprawie. Prezydent liczył na poparcie mniejszości polskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Roosevelt przedstawił również pierwsze plany dotyczące powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, jednak żadne konkretne decyzje w tym temacie nie zapadły. Trzej przywódcy zgodzili się co do faktu, że Niemcy muszą zostać po wojnie podzielone.
Ale dalsze ustalenia pozostawiono na następną konferencję. Roosevelt przekonywał również Stalina co do włączenia się ZSRR do wojny z Japonią, ale Stalin uważał, że priorytetem jest pokonanie Niemiec. Warto tu również wspomnieć o kilku faux pas, do jakich doszło podczas konferencji. Churchill podarował Józefowi Stalinowi pamiątkowy, bogato ozdobiony tzw. miecz Stalingradu. Wykonany on został na polecenie króla Wielkiej Brytanii Jerzego VI, aby uhonorować odbicie przez Armię Czerwoną z rąk niemieckich miasta Stalingrad. Miecz trafił w ręce marszałka ZSRR Klimenta Woroszyłowa, który niewłaściwie się z nim obchodząc, upuścił go, doprowadzając do jego uszkodzenia. Również podczas kolacji doszło do pewnego spięcia, gdy Stalin zaproponował rozstrzelanie od 50 do 100 tysięcy niemieckich oficerów, tak, aby ten kraj już nie mógł nigdy wywołać wojny. Prezydent Roosevelt, myśląc, że Stalin żartuje, odparł: może wystarczyłoby tylko 49 tysięcy. Jedyną osobą, która zdała sobie sprawę z tego, że Stalin mówi poważnie, był Churchill, który zniesmaczony i oburzony opuścił kolację. Ciekawy wydaje się także pewien incydent, jaki miał miejsce przed rozpoczęciem konferencji. Na kilka tygodni przed spotkaniem NKWD, czyli sowiecki wywiad, miało jakoby wykryć spisek niemiecki na życie prezydenta Roosevelta. W związku z tym szef MSZ ZSRR, Wiaczesław Mołotow, skontaktował się z sekretarzem Roosevelta i przekonał jego otoczenie, iż niezbędnym jest, aby dla bezpieczeństwa prezydent Roosevelt zamieszkał w ambasadzie radzieckiej. Obecność prezydenta w ambasadzie pozwalała agentom sowieckim na jego szpiegowanie i podsłuchiwanie ustaleń pracowników administracji prezydenta. Obecnie raporty amerykańskie i brytyjskie zaprzeczają, że jakakolwiek groźba zamachem w ogóle istniała. Konferencja w Teheranie była pierwszym z trzech spotkań przywódców tzw. Wielkiej Trójki. Jej ustalenia nie były zbyt konkretne. Już wówczas jednak przywódcy zaczęli powoli tworzyć nowy ład w powojennej Europie, ale dopiero w Jałcie i Poczdamie ustalenia te nabrały konkretnego kształtu, o czym opowiem w następnych materiałach, do których obejrzenia serdecznie zapraszam.